co dalej będzie, nie wiem. Irena Masternak mieszka tu od 4 lat. Wynajmuje mieszkanie od PKP. Sobotniego południa długo nie zapomni. Szybko wybiegłam z psem na podwórze, to cały dach już był w płomieniach, a najbardziej tu już dachu nad moim tym mieszkaniem nie było. Dwie dziewczynki, 10- i 11-letnie, prawdopodobnie paliły papierosy na poddaszu. W sobotę panowały jeszcze upały. Drewniane belki od niedopałka zajęły się szybko. Ogień strawił całe poddasze. Reszty dzieła zniszczenia dokonała woda. Kamienica należy do wspólnoty. 3 mieszkania są wykupione, pozostałych 3 właścicielem jest PKP. 2 wynajmowali lokatorom, 3 było puste. Dopiero dziś przedstawiciele PKP pojawili się na miejscu, ale nie weszli do środka. Oni nawet nie weszli do swoich mieszkań, które mają w swojej dyspozycji, do których mają klucze. Sami musieliśmy się tam włamywać, żeby wybierać wodę, żeby nam nie zalewała dalej naszych pomieszczeń. Lokatorzy, którzy wykupili mieszkania na parterze, chcieliby jak najszybciej przystąpić do remontu. Wciąż jednak nie wiadomo, co trzeba będzie wymienić. Inspekcja nadzoru budowlanego dopiero po ściągnięciu spalonej więźby i kominów oceni dalszy postęp koniecznych prac. Prawdopodobnie będzie konieczna wymiana tego stropu drewnianego, który tam uległ częściowemu zniszczeniu. Zobaczymy, co z mieszkaniami będącymi na parterze. Do tego czasu parteru nie będzie można ruszyć. Nawet jak zrobią ten dach z naszych pieniędzy, wspólnoty, to my się obawiamy tego, że kolej nie pomoże tym ludziom, którzy mieszkają na pierwszych piętrach, tak? I wtedy jaka jest praca w naszych mieszkaniach, no to jest bez sensu, tak? Irena Masternak za to niewielkie mieszkanie z piecem i bez łazienki płaci ponad 400 zł czynszu. Nie stać jej na remont. Teraz schronienie znalazła wraz z synem w mieszkaniu interwencyjnym pilskiego MOPS-u przy Bohaterów Stalingradu. No nie wiem, co dalej będzie, czy kolej to wyremontuje, czy jak, bo my niestety nie mamy pieniędzy. Nie, na pewno nas nie będzie stać na to. PKP deklaruje remont mieszkań, ale nie wiadomo, czy Masternakowie będą mogli tu wrócić. Jesteśmy w kontakcie z MOPS-em i z tą kobietą. Naprawdę jutro będziemy w jej sprawie rozmawiali, co dalej z tą rodziną zrobić. Oczywiście jesteśmy otwarci i będziemy chcieli pomóc tym osobom. Jeżeli chodzi o drugą rodzinę, no to do tej pory nie mamy z nimi kontaktu. Staramy się odnaleźć te osoby. W drugim lokum mieszkał samotny mężczyzna. Odwiedzała go czasem córka. Ta, która wraz z koleżanką w sobotę bawiła się na poddaszu tej kamienicy.